czasie zajęć chcemy zwrócić uwagę uczniów na bogate, wielokulturowe tradycje Warszawy. Przydatne do tego będą nazwy ulic i rejonów naszego miasta. Zadaniem uczniów będzie rozszyfrowanie, co kryją obco brzmiące nazwy takie jak Ulrychów, Szucha, Tylmana z Gameren, Dynasy i wiele innych. Będzie to dobry pretekst, aby zastanowić się, co było atrakcyjnego w Warszawie, że cudzoziemcy lub ich potomkowie wiązali z nią swój los. Jak się przyczyniali do rozwoju naszego miasta? No i zastanowimy się, jak jest dziś.